Nadszedł czas na opowiedzenie o rasie, która uważana jest za najinteligentniejszą wśród psów. Border Collie należy do grupy psów pasterskich zaganiających. Klasyfikowana jest do sekcji psów pasterskich. Border Collie został wyhodowany do ciężkiej pracy w każdych warunkach pogodowych. Jego przodkowie wywodzą się od psów Rzymian, które towarzyszyły legionom w czasie podboju Brytanii. Duże, masywne czworonogi wykorzystywano wówczas do ochrony inwentarza. Po upadku Imperium Rzymskiego, na wyspy brytyjskie dotarli Wikingowie, a wraz z nimi psy w typie szpiców, używane do wypasania stad. Po skrzyżowaniu ich z miejscowymi czworonogami pojawiły się zwierzęta mniejsze, lżejsze i bardziej zwinne uważa się je za przodków angielskich ras pasterskich. Niegdyś były nazywane psami koli, co w starym certyckim dialekcie oznaczało żyteczną rzecz. Na przestrzeni stuleci hodowcy stworzyli psy lekkie, wytrzymałe, szybkie, pracujące samodzielnie i nad wyraz inteligentne. Czworonogi nie kaleczyły owiec i utrzymywały je w zwartym stadzie, dzięki czemu były bardzo cenione wśród pasterzy. Nie tylko pomagały przy wypasie owiec, ale także pilnowały, gromadziły i zaganiały stada. W XIX wieku pasterzy zaczęli organizować lokalne amatorskie zawody pasterskie, które z upływem czasu przekształciły się w wielkie imprezy połączone z aukcjami owiec i psów. Po II wojnie światowej Border Collie trafił do miast i wtedy też zaczęła się ich kariera w zawodach posłuszeństwa. Niestety, aby psy mogły brać udział w oficjalnych zawodach, rasa musiała zostać oficjalnie zarejestrowana. Dopiero w 1976 roku zarejestrowano rasę i ustalono dla niej wzorzec oraz uregulowano sposób nadania tytułów. W niedługim czasie psy upowszechniły się w krajach, gdzie hodowano stada owiec, a zatem w Australii, Nowej Zelandii, USA i Kanadzie. Obecnie w Nowej Zelandii hoduje się dwa różne typy bordera, krótkowłosy, które pracuje przy owcach i bydle oraz wystawowy znacznie mocniejszy i obójniejszym włosie. Border Collie ma mieć proporcjonalną budowę ciała, przy czym wygląd jego wskazuje na grację i doskonałą harmonię w połączeniu z odpowiednią masą ciała. Obecnie kształtują się coraz większe podziały kwestii wzorca między psami przeznaczonymi do wystaw a użytkowymi. Te drugie charakteryzuje lżejsza budowa ciała, mniej obfita okrywa włosowa oraz wydłużony kształt głowy. Jest to również kwestią przodków. Cięższa budowa charakteryzuje psy hodowane w Nowej Zelandii, lżejsze to typ angielski. Dopuszczalnymi typami umaszczenia są czarno-białe, niebiesko-białe, czekoladowo-białe, czerwono-białe, blue merle białe, trójkolorowe, czyli czarne podpalane z białym, warunkiem jest, że każde umaszczenie podstawowe musi stanowić tło dla znaczeń, które nie powinno obejmować więcej niż 30% powierzchni ciała psa. Bordery należą do psów długowiecznych, bo potrafią żyć nawet 21 lat. Idealna wysokość w kłębie dla psa wynosi od 53 do 56 cm, a dla suki od 51 do 53. Psy ważą średnio od 15 kg do 20, soki są lżejsze i ważą od 12 do 18. Cena, szczenią rodowodem, waha się pomiędzy 1200 zł a 3000. Uznany przez psychologa Stanleya Korena za najbardziej inteligentną rasę psów. Jego predyspozycje wymagają, aby praca, którą wykonuje, dawała mu radość i pozwalała wykazać się inicjatywą. Uważny i podatny na szkolenie, uwielbia biegać i wykonywać zadania powierzone mu przez przewodnika. Właściciel psa powinien dysponować czasem i być osobą aktywną. Border Collie potrzebuje pana o spokojnym usposobieniu, który będzie w stanie żyć z nim w harmonii i potrafić się z nim porozumieć, gdyż w przeciwnym razie border łatwo wymknie się spod kontroli. Border Collie to pies szczerze oddany swojemu właścicielowi, uległy i zrównoważony. Charakter często determinuje przeznaczenie psa. Psy sportowe cechuje większa uległość niż typowo pasterskie. Jak wcześniej mówiłam, border Collie to niezwykle inteligentna rasa. Psy sprawdzają się w roli pasterzy i tropicieli, są chętnie wykorzystywane w terapiach chorych, nadają się niemalże do wszystkich sportów kynologicznych, pracują w służbach celnych i wykazują dużą skuteczność w tropieniu narkotyków. Taki szeroki wachlarz umiejętności i ogromny potencjał psów każą sądzić, że mamy do czynienia z rasą o niespotykanej inteligencji i predysponowaną do pełnienia większości funkcji przypisywanych czworonogą. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zaniechać szkoleń i zdać się na głos natury. Psy same z siebie nie wyszkolą się do roli tropicieli narkotyków czy czworonogów wspomagających osoby niepełnosprawne. To od nas zależy, jak ukształtujemy psychikę psa i co dostaniemy w zamian. Największym problemem szkoleniowym jest naturalna chęć Pogoni za zwierzętami. Border Collie ma silny instynkt łowcy i w momencie, gdy widzi poruszający się przedmiot, natychmiast udaje się za nim w pościg. Zadaniem właściciela jest odwołanie psa w odpowiednim momencie i przejęcie nad nim kontroli. Zachowanie Border Collie może być niekiedy zupełnie nieracjonalne. Zdarza się, że psy godzinami wgapiają się w jeden punkt, licząc na to, że ten się w końcu poruszy. Border Collie dobrze dogaduje się z innymi psami i dziećmi, jednak może być agresywny w stosunku do innych psów tej samej płci. Psy muszą być bardzo dobrze uspołecznione, aby zapobiec nieśmiałości. Aby być naprawdę szczęśliwe, potrzebują przywództwa, codziennych ćwiczeń i zadań, które wymagają od nich myślenia. Przejdźmy teraz do tego, z czym wiąże się posiadanie psa rasy Border Collie rasy psa oczywiście trzeba dobrać do naszej aktywności. Jeśli jesteśmy leniwi, nie decydujmy się na psa rasy, która jest nadzwyczaj aktywna. Border Collie potrzebują bardzo dużo ruchu, ale przede wszystkim odpowiedzialnego, konsekwentnego właściciela, który wykorzysta ich naturalne predyspozycje. U borderów najważniejsza jest stymulacja umysłu. Psy tej rasy są nadzwyczaj inteligentne i jeśli nie mamy do dyspozycji statka, owiec, to musimy szukać innych alternatyw, by nie pojawiły się problemy behawioralne, bo każda ilość niespożytej energii może zamienić się w zachowania destrukcyjne, w gryzienie mebli czy butów. Taką alternatywą może być ćwiczenie posłuszeństwa, przeskakiwanie przeszkód terenowych, chodzenie po zwalonych kłodach, pływanie, zabawy w tropienie, czy dłuższe piesze wędrówki w nowe miejsca. Pamiętajmy, że psy są bardzo inteligentne i do spaceru potrzebują nowych miejsc i nowych zapachów, a nie ciągle tego samego terenu. Ze względu na swoją szybkość, zwinność i wytrzymałość. Border Collie są świetne we wszystkich sportach typu flyball, dog frisbee i ogólnie agility. Psy rasy Border Collie pomimo swoich licznych talentów i zupełnie nie nadają się do pełnienia funkcji stróżującej. Są zbyt ufne i przyjaźnie nastawione do obcych. Kiedy widzą nieznajomego, chcą się z nimi przywitać, skoczyć na kolana czy polizać po twarzy. Uważa się, że bordery są psami spokojnymi, jednak nie nadają się zbytnio dla dzieci, które nie będą mieć pojęcia o tym, jak odpowiednio wychować psa tej rasy. Dlatego pełnego energii czworonoga odpowiednia będzie karma dla psów aktywnych. Do samodzielnie przygotowanego menu trzeba dodawać preparaty wapniowo-witaminowe zawierające składniki chroniące stawy. Podczas intensywnych treningów lub ciężkiej pracy należy oczywiście zwiększyć ilość pożywienia. Psa powinno wyczesywać się raz w tygodniu używając grzebienia z obrotowymi zębami, gęstej metalowej szczotki i tzw. filcaka, który służy do rozczesywania kołtunów. W okresie intensywnego linienia czynności pielęgnacyjne trzeba wykonywać codziennie. Trzeba wziąć również pod uwagę koszty utrzymania psa tej rasy. Niestety, border collie nie są całkiem zdrową rasą. Kupując psa, musisz sprawdzić, czy jego rodzice są badani pod kątem dysplazji czy chorób oczu. Taki jak PRA, Katarakta, CL czy CA. Typowym schorzeniem dla tej rasy może być padaczka, ale również stopniowa głuchota pojawiająca się od pierwszego roku życia do ośmiu lat. Border Collie Owczarek Australijski to dwie rasy, które często się ze sobą myli. Czym się różnią? Borel jest zazwyczaj lżejszy i bardziej wydłużony od owczarka australijskiego i najczęściej występuje w umaszczeniu czarno-białym. Dopuszcza się jednak wszystkie umaszczenia poza przewagą bieli, bywają więc borderki trójkolorowe i marmurkowe. Australijczy, który wbrew nazwie pochodzi z Ameryki, jest mocniejszy, bardziej zwarty, nierzadko obdarzony szczątkowym ogonem. Często występuje u niego maść marmurkowa, zdarza się też maść bez podpalań. Poza tym borderki mogą być krótkowłose. Najbardziej różni jednak styl pracy pasterskiej. Bordery cechuje tak zwane silne oko, w związku z tym bywa, że i w życiu codziennym czasem się czają. Australijskie pracują tak jak większość owczarków, posługując się raczej szczypaniem i podszczekiwaniem.